Hej, cześć i dzień dobry. Tu Robi z Ministerstwa Komiksu. Chciałem Wam przedstawić. To jest Pik, a to jest Robi. Być może zastanawiacie się, czy te komiksowe postaci są choć trochę podobne do Piotra i Roberta, czyli autorów książki Zrób sobie komiks. To zdradzę Wam. Tak, tak, są podobni. Otóż oryginalny Piotr Kasiński, czyli komiksowy Pik, miał od zawsze okulary w grubych oprawkach i mały wąsik. I te cechy znalazły się na rysunku. Wielki nohal to już jest rzecz dodana, aby był, no, sympatyczniejszy. Oryginalny Robert Trojanowski, czyli ja, czyli komiksowy Robi, również nosi okulary, a do tego ma loczki. W tym przypadku ten jeden loczek na jego głowie stał się jego elementem rozpoznawczym. Warto zaznaczyć, że tak samo jak Pik, Robi ma wielki nohal, ale nieco inny. Pik ma wielki nohal nieco zadarty do góry, zwróćcie uwagę, a Robi ma po prostu wielkiego balona. To ważne, aby bohaterowie komiksowi tacy jak Pik i Robi, mimo że są podobni do siebie, mieli cechy wyróżniające się, cechy charakterystyczne. Rysując, trzeba umieć przyglądać się ludziom i zauważać to, co jest w nich wyjątkowego. Czasem są to nietypowe oczy, ciekawa fryzura czy nos o nietypowym kształcie. Warto podpatrzeć jakąś jedną szczególną cechę, a resztę można już sobie dowolnie stworzyć według swojego własnego pomysłu. To dobre ćwiczenie na początek dla tych, którzy zawsze oczy, usta i nos rysują w ten sam sposób. Warto pamiętać o jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy. Rysując czyjś portret lub karykaturę, starajcie się nadać swojej pracy bardzo pozytywny wydźwięk. Wasz rysunek nie może nikogo obrażać, zdenerwować ani wyśmiać. Dobrze? Wasza praca powinna za to wywołać ciepły, radosny uśmiech akceptacji. Niech wasz rysunek, wasze komiksy, wasze karykatury czynią świat pogodniejszym. Spróbujcie sami. Na początek możecie zacząć od siebie. Wystarczy lustro, prawda? Może powstaną ciekawe, wyjątkowe postaci komiksowe, a przy okazji można polubić swój wygląd, bo to wspaniałe, że każdy z nas jest wyjątkowy i wspaniałe jest to, że każdy z nas jest inny. Pozdrawiam Was, mówił do Was Robi z Ministerstwa Komiksu. Pa, pa!